Najnowsza wystawa Mirosława Bałki to zbiór 21 filmów wideo. Niektóre z nich można było oglądać już wcześniej, na przykład 2 lata temu w Centrum Sztuki Wola we Wrocławiu, albo w Modern Art Oxford w Oxfordzie w zeszłym roku. Część pokazywanych jest po raz pierwszy. Artysta wykonał je specjalnie na tę wystawę. Wszystkie pokazy sztuki wideo mają 2 wspólne cechy. Ich oglądanie jest żmudne, zajmuje dużo czasu. Z drugiej strony potrafią być bardzo intymne, bo ich zwiedzanie odbywa się zwykle w ciemnościach. Na wystawie Mirosława Bałki właśnie ta druga cecha została doprowadzona niemal do perfekcji. Wyświetlone na ścianach i solnych ekranach rozstawionych po podłodze filmy tworzą niemal gotyckie efekty światła i cienia. Atakują też dźwiękiem, przez co mamy wrażenie, że oglądamy nie pojedyncze dzieła, tylko jeden żywy organizm. Z czego jest on zbudowany? Ano przede wszystkim z zapętlonych w nieskończoność kilkusekundowych sekwencji wideo. Jej główną siłą jest impresyjność i surowa forma, bo artysta praktycznie nie stosuje montażu. Nośnikiem treści są u Bałki pojedyncze kadry, jak na przykład w pracy pokazującej palniki kuchenki gazowej, wyrwane z kontekstu zdania, jak na przykład to pokazywane na wystawie Yes, Primitive, albo nastrój, na przykład ten wywoływany przez sielski krajobraz w filmiku Bambi. Niektóre z tych prac to rodzaj notatek z rzeczywistości, ale w większości z nich powraca jednak ulubiony przez artystę temat Holokaustu. Bałka poszukuje pamięci o nim we współczesnej rzeczywistości obozów zagłady lub w komponowanych na wzór obrazów Kaspara Friedricha w pejzażach albo w otaczających nas domowych przedmiotach. Przez ten brak dosłowności jego filmy, chociaż podejmują trudny temat, nie są w żaden sposób przytłaczające. To pierwsza tego typu monograficzna prezentacja filmowego dorobku artysty. Bałka zapowiada, że chce odejść od tego medium, więc ta wystawa może być jedyną okazją do obejrzenia tak dużej ilości jego filmów zgromadzonych w jednym miejscu.